gospodarzu, księża, bracia i siostry. Wielu z was na pewno było w Rzymie. Tak myślę. Pielgrzymki, przejazdy. I na pewno wasze kroki kierowały się zawsze w stronę Bazyliki Świętego Piotra. Duże kolejki czekają na wejście do Bazyliki. Nieraz, gdy przechodzę tamtędy, widzę te kolejki, jak od jednej strony kolumnady idą do drugiej strony kolumnady. Tyle ludzi czeka, żeby wejść do Bazyliki Świętego Piotra. To są przybysze z całego świata. Bo i Europejczycy, Azjaci, Amerykanie, Australijczycy, tam jest centrum, to jest symbol. To jest symbol, tam jest święty Piotr i tam jest święty Pan. I nieraz, zwłaszcza w soboty, w niedzielę, jak przechodzę po Bazyliki Świętego Piotra, widzę tą ogromną kolejkę i żal mi tych ludzi, bo nieraz w słońcu, nieraz w deszczu z parasolami, ale chcą wejść, chcą zobaczyć, chcą dotknąć. Przede wszystkim zatrzymują się nad grobem naszego rodaka Jana Pawła II. On leży teraz, ponieważ jest błogosławiony, ponieważ jest wyniesiony do chwały ołtarzy, jest pod ołtarzem w kaplicy świętego Sebastiana, męczennika. I tam ci ludzie zatrzymują się. Niektórzy wchodzą tam do ławek, klęczą i modlą się, i proszą, i oddają mu cześć. Nieraz widzę, stojąc, jak wielu ludzi przynosi jakiś list, jakąś karteczkę. Ktoś w ostatniej chwili coś pisze, długopisem, podchodzi do ołtarza i kładzie na ołtarzu. Kochani, trwa korespondencja, trwa relacja między ludźmi a Janem Pawłem II. To są nie tylko prośby, to są również podziękowania. Ludzie dziękują za otrzymane łaski. Ja sam nieraz, może 2 miesiące temu byłem tutaj w Polsce, obchodziliśmy rok świętego Jana z Dupli, w Dupli, było sympozjum naukowe. I kilkoro ludzi podało mi również listy, prosząc, połóż, proszę księdza biskupa tam na ołtarzu Jana Pawła II. Bo chcę mu coś powiedzieć. Chcę mu coś powiedzieć. I ta wymiana zdań, wymiana myśli, wymiana próśb trwa. Trwa w dalszym ciągu. I on wysłuchuje. Cieszymy się bardzo, że tam wśród tylu bohaterów chrześcijaństwa, wśród męczenników, wśród wielkich ludzi, którzy przyczynili się do budowy cywilizacji europejskiej. My jesteśmy w Europie. My mamy korzenie chrześcijańskie. I te korzenie nas karmią. One muszą przetrwać. I to ta cywilizacja chrześcijańska musi trwać. Były różne zakusy w ciągu wieku. Różni napadali. Nie udało się. Nie udało się. I mamy mocną nadzieję, że to wszystko przejdzie, przetrwa. Będziemy szli spokojnie do domu Ojca Niebieskiego. Jan Paweł II to wielki człowiek. Stał się jakimś punktem odniesienia dla całego świata. I nawet tak dziennikarze różni mówią, że bardzo wysoko podniósł autorytet Kościoła, bo w tej chwili wszystkie głowy państwa, ministrowie, wszyscy ludzie, którzy przejeżdżają przez Rzym, idą tam, idą do papieża porozmawiać, jak widzieć dzisiejszy świat. Grzegorz
Gregor Weigel, dziennikarz amerykański, napisał dwa tomy wielkiej biografii Jana Pawła II. Grube książki. Po 2000 stron. Trudno je nawet czytać, bo tak dużo jest tego. I na końcu ktoś go poprosił. Ty, proszę pana, ty napisałeś taką książkę, biografię. Ale powiedz nam w kilku słowach, jak byś streścił osobę, postać Jana Pawła. I on mówi tak. Syntezą jego osobowości są dwa gesty. Jeden gest to jest gest otwartych ramion. Otwarte ramiona to znaczy przyjmował wszystkich ludzi do siebie. Chciał ogarnąć cały świat do siebie, do swojego serca, by prowadzić ich do Pana Boga. I robił to w swoim życiu. Te ogromne podróże, cały świat, od Kanady do Argentyny, od Australii do Filipin, wszędzie była jego obecność. I wszędzie otwierał ramiona i wszystkich chciał przygarnąć do serca. Drugi gest to są dłonie splecione do modlitwy, złożone ręce. Bo taka praca kosztuje bardzo, kosztuje dużo, kosztuje zdrowia, kosztuje siły. Człowiek jest człowiekiem i musi mieć siły do tego, żeby pracować. Więc Jan Paweł II, miał taką wtyczkę, te złożone ręce to były takie wtyczki do gniazdka Bożej energii. I z tego gniazdka czerpał tą swoją siłę, tą Bożą energię, tą Bożą moc dla całego świata, żeby był przykładem i wzorem dla całego świata. Wiele razy miałem okazję być w mieszkaniu Jana Pawła II. Znaliśmy się bardzo dobrze. W 1963 roku ja przyjechałem na studia do Rzymu, a on jako młody biskup, wikariusz kapitulny krakowski, przyjechał na sesję Soboru Watykańskiego II. Mieszkaliśmy w tym samym korytarzu. On pierwszy pokój od okna, a ja trzeci. Więc widzieliśmy się, spotykaliśmy się, znaliśmy się bardzo dobrze. I nieraz będąc w mieszkaniu Ojca Świętego, widziałem na własne oczy, jak klęczał w kaplicy przed tabernakiem i miał taką umowę ze siostrami. Jak przyszły jakieś listy, których ludzie prosili o pomoc, więc prosił sióstr, żeby położyły te listy na klęczniki. I on wieczór przychodził, otwierał te listy i czytał. Czytał i składał ręce i modlił się i prosił o pomoc. A w tych listach to był krzyk boleści, to była rozpacz nieraz, to były trudności, kłopoty. I prosił: Panie Boże, pomóż, pomóż tym ludziom, pomóż tym ludziom. I działy się cuda. I działy się cuda. Podczas jego życia były cuda. Nieraz mówiłem do księdza Stanisława Dziwisza, jego sekretarza: słuchaj, pisz to wszystko, notuj. Jak ci ludzie coś opowiadają, dziękują, zapisz, żeby zostało, żebyśmy wiedzieli. Więc te dwa gesty, gest otwartych ramion i gest złożonych dłoni, to jest synteza postaci Jana Pawła II. To jest wasz obywatel honorowy, Jarosławski. Wasz! Musicie patrzeć na niego. Patrzeć na niego i naśladować. I naśladować. Dzisiejsza Ewangelia mówi o rozmnożeniu chleba. Pan Jezus naucza wokół niego ogromna ilość ludzi.
Ewangelia notuje około 5000 mężczyzn. Wieczór. Apostołowie mówią, czy ludzie są głodni? Już zgłodniali. Idą za tobą i są głodni. Co nam zrobić? Pan Jezus mówi, dajcie im jeść. Dajcie im jeść. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. My też się modlimy o chleb powszedni na co. I Pan Jezus mówi do apostołów, dajcie im jeść. Panie Jezu, co my mamy? Mamy 5 chlebów i 2 ryby. Co my zrobimy z tym? Przynieście. Podniósł oczy do góry, do Ojca, pobłogosławił i roznieście. Roznieście. I dajcie im. I nasycili. Nasycili ludzi. I zostało 12 koszów łomu. Słuchajcie, 12 koszów. Tyle, ile było apostołów. Jeszcze i dla nich zostało jedzenie. Panie Jezus mówi, chłopcy, widzicie? Jeszcze wam zostało coś do zjedzenia. Więc w dzisiejszej Ewangelii Świętej mamy te myśli. Dobre oczy. Musimy patrzeć dookoła siebie, żeby zobaczyć innych, żeby zobaczyć potrzeby ludzi. Mieć dobre oczy. Tak jak Jan Paweł II patrzył na ludzi i miał te dobre oczy, tak również i my potrzebujemy mieć, żebyśmy mieli dobre oczy. Potrzeba nam również dobrego serca, żeby to serce zabiło współczuciem, żeby współczuło, żeby się zbliżyło do potrzebującego, do tego, który potrzebuje pomocy. Dobre serce i dobre ręce, żeby te ręce dały pomoc, żeby te ręce pracowały, przyniosły ten chleb, pomogły pożywić. Potrzeba nam dobrych oczu, dobrego serca i dobrych rąk. Łatwo zapamiętać. Wszystkie teologiczne sprawy można streścić właśnie w tych 3 słowach. Dobre oczy, dobre serce i dobre ręce. I dzisiaj, na dzisiejszym dniu. Niech to będzie nasza myśl, która nam towarzyszy. Dobre oczy, dobre serce i dobre ręce. Wierzę w jednego Boga, Ojca.